Jaka pogoda jest u was? Jaka pogoda jest u was? My już zasuwamy, jest poniedziałek, no. Lecimy aż po prostu nie będzie efektów. Lecimy aż nie będzie efektów. Pozdrawiam Placy Zabaw. Pozdrawiam was wszystkich. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Lecimy. Śmietnikowi artyści, wielką rodzinką. Normalnie, co tam mamy? Bułeczki. Ładnie. To lecimy z tymi bułeczkami normalnie. Z tym tematem. A co, dokładnie. Dzień dobry. Co my tu mamy? Piekarnik na dzień dobry, tak? Piekarnik i spodenki, bierity, fajne spodenki. Moje, co to jest? Mandeje. Te fajne, powiem wam, że są jak nowe te nogawki. Bieli, nie pokazuję ubrań, bo za dużo tego jest, a w kasiołkach nie chcę rozkładać, żeby się pobrudziły. A tu piekarnik. A to jest taki ten. On jest. Ty, to jest kuchenka normalnie. Kuchenka przenośna. Bieli, on tylko kurczę, powiem, kurczę. Bieli czy nie bieli? Nie wiem, dobra. Bieli spodnie. Nie, żartowałem. To byście mnie nie znali. Ja to normalnie jeszcze tutaj wam ugotuję coś tutaj na tej kuchence. Normalnie potrawę jaką chcecie. Normalnie bieli kuchenkę. Lecimy z tym tematem. Bieli spodenki. Hej, patrzcie normalnie. Patrzcie co normalnie jest. Nie mówiłem wam, że lecimy. To zaraz podlecimy normalnie. Patrzcie. Normalnie rakieta. Rakieta normalnie. Lecimy na inny haszok, do innego wymiaru. I wystawki w Polsce. Patrzcie normalnie. Fajna szafa sobie leży, także takie wystawki są w Polsce. Szafka fajna na razie. Kanapa może nie... O, patrzcie jaka pufcia fajna. Fajna pufcia, fajny ten model. Elegancka pufcia. No i co? O Jezu, znowu przywaliłem, kurczę. No tak w tym wszystkim jest. Czasami jest niebezpieczny, tak mówicie. To się zgadza. Lecimy dalej. Bloki osiedla. Bloki osiedla. Dobra szafka, zobaczcie ile jest szafeczek takich ładnych. Patrzcie jaka piękna szafka. Patrzcie jaka szafeczka z półeczkami, elegancka. Mocno się trzymająca na gruncie. Także jak najbardziej za mebelki. Tutaj co? Takie miejscowe tutaj. A tutaj taka miejscowa. O, chociaż tu też mogą być dobre rzeczy. Co to za spodenki? Canda też? Też canda. Tu spodenki, canda jedna. Tu właśnie jakie fajne drugie. Eleganckie spodenki. Nogaweczki, że tak powiem, jak nowe. Także jak najbardziej bieli spodenki. Bieli drugie spodenki, bieli. A co tu też coś fajnego? Po, suknie są dobre. Powiem wam. Jeszcze sprawdziłem, powiem wam, czy firmowa, czy nie. Jest firma. O, Mochito wam powiem, patrzcie. Suknia Mochito jeszcze do tego. Elegancka suknia Mochito. Jak najbardziej za. Bieli. O, Trendy Lunch. Co? Portfel, ty, co to jest? Ale portfel ktoś zostawił. Kurczę, zaraz to wyciągnę, bo muszę zabezpieczyć. Pierwsze co, to trzeba ludziska zabezpieczyć. O kurde ty, co to jest za fancior? Ty, nagrywa się to w ogóle, żeby nie było zaraz nagrywać. Jest do paszy i popakowane w takie plastry papierowe. Patrzcie, co to są za popielnice? Cała kolekcja tutaj leży. Szklanek, masakra. Patrzcie ile tego jest. Ale jabłka bez trzymanki dosłownie. Patrzcie do tego jest, aż tu. Co to w ogóle jest? Nowe, nowiutkie. Zapakowane jeszcze w papier. Te wszystkie te, ja.
Ale jak? Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć albo dziesięć sztuk. Bo tam jeszcze na dole są takie, patrzcie. Tego typu, fajne. Ty, ale znaleźli. A, 10, 11, 12 chyba, tak? Czy co? Nie liczyłem tego. A co to jest? Bo takie szkło, ale jadka bez trzymanki. Co oni wyrzucili? No nie. Co oni wyrzucili normalnie? Właśnie, jakie szkiełko ładne. Ale śliczność. Ślicznotka dosłownie, masakra. Ja to muszę spakować, ale chcę wam to pokazać, jakie rodzaje są. Patrzcie, taki rodzaj kremowany. Patrzcie, ile tego wyrzucili. Ja nie będę tu rozpakowywał, ale wiecie, co tam się znajduje, nie? Wiecie, patrzcie. Wszystko. Zarysko. Co to jest za rodzaj? Może jakieś guziczki tego ząbkowic. Ząbkowice czy to nowe coś? No ale tak nowe, to piękne, takie trochę zielone. Piękne talerze, piękne znalezisko. Wspaniałe, tutaj spodenki, tu to. Patrzcie ile tego jest. O, następne są te. Następne, jaki kolor teraz? Jaki to kolor? Jaki mamy kolor? Jaki? O, też biały, taki jasny. Spoko, spoko. Jak najbardziej za. Jak najbardziej za. Nic nie podstrzępione, nic nie zniszczone. Patrzcie ile tego jest. Pełno tych talerzy, że tak powiem. Wszystko zobaczymy, a ja potem wszystko schowam. Patrzcie ile tego jest. Bieli. O, jeszcze żółty. Jeszcze mamy żółty. Ja tu obładowany tymi normalnie ciuchami jestem. Kurczę, muszę znaleźć też torbę na te ciuchy. Patrz, i takie jeszcze. Taka zwykła. O, normalnie. Zaraz będzie jeszcze więcej. I tak, o, ta też jest ciekawa. Fajny towar, powiem wam. Elegancki towar wyrzucili. Co o tym powiecie towarze? Co powiecie o tym towarze? Patrzcie. Ja to pokażę i to sprawdzić. Tutaj są jeszcze jakieś wory. Może coś być, ale na razie muszę zabezpieczyć ten towar sam. Te wszystkie 15 czy 10 sztuk opakowań. Ale ja chciałem trendy lunch zjeść normalnie. Ja chciałem normalnie zjeść. Kto mi zabrał ten ser? A, to portfel był. Tam grosz jeszcze jest. Słuchajcie, ja muszę tego grosza wydobyć, bo to się ważą losy szczęścia czy pecha dzisiaj. Mówię wam, takie drobiazgi o tym mogą też przesądzać. Naprawdę jest wierzący człowiek i muszę. No dobra, zaraz to wyjdę, wam pokażę. Ale normalnie, że trendy lunch wyrzucili. Powiedz, że dobry trendy lunch. No nie, do 23. To już gruba przesada to była, wiecie? Trendy lunch taki jest. Dobra, ale ja coś to bieli, ten bieli to i bieli to. O, ładnie, ładnie. Te talerze spakujemy. Musimy to spakować i polecimy dalej. Chcecie zobaczyć od razu, co tu się dzieje? Bo tu może być pucharki, jak tam talerz. Oglądajcie. A co ty? Co to? Nie ma. Leci. O, siema, jest ją normalnie. Siemanko, co tam? Jak tam na tych rejonach? No? Jak na rejonach? Ja nie powiem. Elegancko, no. Dobra. Spakujemy to i zobaczymy. No, powiem wam, że z ubranami to jest tak, że zanim zdążyłem zapakować już tamte szkło i te nasze rzeczy w ładną paczuszkę, to już pani zaczął, pani tutaj, a co to jest, ty? A co to jest, patrzcie, to chyba nie było, nie? Tak, to kuchenne sprawy, jejku, to już pani tutaj przyniosła, patrzcie, torbę całą, torbę ubrań, nie wiem, jakieś takie przedmioty, cytronic, ty pierwsze cytronice chyba. Pierwsze cytrony, do czego to służy taki przedmiot? Nie wiem, dobre to jest? Czy to jest otwierasz do kapsli, coś takiego? Nie wiem. Powiedzcie, do czego to służy? Oczywiście, że bieli.
Co jeszcze mieli? Co jeszcze tu mieli? Patrzcie, buty jak nowe. Jenniferki, Jenniferki normalnie. Jennifery. Idealne buty, idealny stał. Coś raz tylko chyba poszedł sobie i nie przypasowały mu takie buty Jennifery. Od razu wezmę drugi też. W świetnym stanie. Patrzcie, jakie buciki. Rozmiar 39, 36. Pozdrawiam wszystkie rozmiary 36 teraz z Hasiołka. No i co, tutaj nie będziemy tego przebierali wszystkiego, no bo co, no bo też bez sensu, mogę wam pokazać co najwyżej jakieś kilka sztuk, no nie? Pokażę wam Fassi, znaczy tą firmę Fassi Fashion, ale fajna takie, taka cała torba, taki rozmiar XXL, także też bieri to wszystko do tych butów, które wrzucam. Co tu jeszcze jest? Kurtka, patrzcie, jakieś kurty leżące, jakaś kurtka, kurde, to jest fajne. O, to kurtka. Jaka, czego to jest? Ma tą co firmę? Nie ma firmy, ty, ale jazda. Wciąż ślepy jestem. Czy wycięli? O, jest, tu. Tu jest firma. Ty, kojarzycie to, to nie kojarzy. Active Wear Fashion. Nie kojarzy. Active Wear Fashion. Active Wear Fashion, patrzcie, taka kurta fajna. Active Wear, no rękawy są w środku, to już nie będę tego, ale fajnie. Co tu? Co się zobserwuje? Jak najbardziej, no. Weźmiemy tą kurtę też. Active Wear. Nie chcę tu za dużo. Nie chcę za dużo tutaj. Braci, dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry. No, ale są tu znaczy jakiś o. Następna patrzcie taka. Następna taka. Nie wiem, jakieś. Panterka taka, takie śliskie to są rozmiary. Widzicie takie co? Takie panterki. Widzicie z puszką, bieli. Co wam jeszcze mogę pokazać? Poduszki, poduszek nie. A, to jest puderka, poduszek nie. Zostawili poduszki w domu. Nie, też poduszki. Dobrze, to będę wiedział, że poduszki to są. Dobra, kocyk, materac, to zostawimy, żeby coś sobie wzięło. A to? To będzie si? Czy nie si? O, ładny. Flisela. Ładny taki podkoszuleczek. Także jak najbardziej. Jak najbardziej można go łyknąć, można go chapnąć. To jeszcze tu mamy. Ze mną trochę przebieracie. Co będziecie robili? O, sukienka, ty. Czy co to? XL znowu jakaś. Vera czy coś, nie wiem. Fajne to czy nie? Nie. Nie. Nie, dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Lecimy dalej z tym tematem. Mamy na razie to. Bieli. Lecimy normalnie z tym tematem. Zaczynamy jadkę bez trzymanki. Bloki, wieżowce, wieżowce, bloki. Lecimy, lecimy, wieżowce, bloki. O Jezu, podchowam się normalnie. Mamy taki klimacik dzisiaj. Gołąbki z nami lecą na pewno. Będą lecieli. I lecimy przez miejscowy. Normalnie zaniesione na transport. Lecimy tędy. Dawajcie tędy. Od razu was zabiorę na spacer. Sobie tutaj. Możemy przyrodę też trochę pozwiedzać. Kolejne bloki. Przed nami. Gdzie tu jakieś osiołki? No, spytałem. Fajne, fajne, fajne. Fajne, lecimy. Hasiołki krajoznawcze. Dawajcie tam, patrzcie jakie tam hasiołki dobre są. Ty, ja tam grzejnik widzę, patrzcie, tam jest cały grzejnik. Tam jest cały normalny grzejnik ludzika, tam jest cały. Grzejnik, a tu co jest? O,
Rosebody. Jest tam coś? Nie ma. Dobra, sprawdzimy grzejnik cały, patrzcie. Normalnie cały grzejnik. Jak namalowany. Nie magnesu, patrzcie ty. Jest kilo, powiem wam, że go od razu chyba trzeba. Transport na złomie. Na złomowiec jest. Patrzcie. Złom. Tu co mamy? Święty Mikołaj, normalnie. Ktoś wyrzucił świętego Mikołaja? Ty, no nie wierzę, że ktoś wyrzucił dobrego świętego. Patrz, Mikołaj, nie no, Mikołaj leżą, bo to nie święta. Dawaj go, hopę, hopę, hopę. To wziąć. Uratować święty Mikołaj. Normalny jest plecaczki, ale fajny. Bieli normalnie. Bieli Mikołaja. Bieli Mikołaja, to zaraz czekajcie, bo tutaj muszę. Bieli Mikołaja, bieli grzejnik. I lecimy. No, tak, ptaszek tam jest. Dobra, lecimy. Jak coś będzie, to się z wami połączę. Zajrzyj sobie, czy coś jest. Widzisz coś? Jak nie ma, to lecimy dalej. Lecimy. Dajcie przejść przez pasy, dajcie przejść przez pasy normalnie. Dajcie przejść przez pasy. No i tak, takim właśnie sposobem. Na co mogę was zaprosić? Mogę was zaprosić na pierogi normalnie. Na pierogi was wszystkich zapraszam. Lecimy z tymi pierogami. Kto leci z pierogami? Leci z pierogami czy nie leci z pierogami? Stary rybak wszystko sprawdzi dosłownie. Wszystko sprawdzimy. Szkło wywozili. Co tu? Wywozili. Lecimy dalej. Co tu jest? Jakaś ciekawa niespodzianka dla nas. Chyba nie ma i tak to właśnie. Tak to, a dobra, fajna szafka w sumie. Fajna szafka. Może ją bieli, jest zaklejona i fajna. Powiem wam trochę tutaj, ale to jest chyba z PRL-u. Tam jest następny, podbiegniemy, następny Hasioka szybko. Podbiegniemy do niego. Mamy następny hasiok. Papier zabierali. I tak lecicie, hasiok po hasioku, sprawdzacie. W końcu przy setnym hasioku coś będzie. I lecicie dalej. I biegniecie dalej. Możecie sprawdzić na szkło jeszcze w międzyczasie. Czy po co to nie? Nie wiem. Drzwi. Alu, normalnie alu. Już nadciągam. Jest tam coś. Patrzcie, zjechali hasiok. Spalny hasiok. No. Szybko lecicie, szybko. Szybko weryfikacja tu musi padać. Tu nie ma normalnie. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Lecimy. Na następny hasioł. Biegiem, poczek, idziemy hasioł, nie? Kto to zjarał tak nieładnie? Za hasiokiem też taki porządeczek panuje. Fajny. Krzesełko może być nawet, nie? Ale tutaj, patrzcie, coś nie wiem, Dela. Zaraz sprawdzimy, co to jest dokładnie. No nie wiem. Komputer? Konsola? Patrz, Intel Inside. Ty, Intel DVD ma. Ty, to jest taki komputer Dela, patrzcie. Fajnie taki. Ma DVD. No, ojej. Postawmy go tu. Ma DVD. Ma włączenie. O, nawet coś takiego jest. Jest ciężki. Czyli coś sobie musi na pewno mieć. Ja wam powiem jedno. Znacie mnie. Co zrobimy? Ja wam pokażę. Kupicie normalnie Intel Pentium Inside. Rozumiecie, o co chodzi? Wiecie, co zrobimy? Bieli normalnie. Kibelek jest.
mamy tu Bieri i dalej lecimy w te rejony normalnie. Nie ma, że boli. A się rozgrzałem, tak to tam jest zimno i zimno, a tak się w końcu rozgrzałem. Lecimy z tym tematem. A przy okazji zapraszam na taki spacerek. Jak zawsze możemy pospacerować razem, pogadać o sytuacji w świecie, co się dzieje i w ogóle. No, lecimy na następny hasioł, lecimy. I patrzcie, ja nacisnąłem tu guzik. Patrzcie, guzik nacisnąłem i on się otworzył normalnie. Sprawdzimy, co w tym komputerze jest normalnie. Zaraz na żywca go weźmiemy, patrzcie. To jest ciekawe, co w nim jest. A więc patrzcie, zobaczcie, co my mamy. Nie ma ramów. Jest, są ramy, ty, patrzcie. Normalnie z ramami wyrzucili. Z płytą główną dobry, z tym dobry, ja to Bieri normalnie, patrzcie. Miłośnicy elektroniki, co oni tu wyrzucają, jaki to jest. O, no tylko odkurzyć starczy. Mega, mega sprzęgiel, Intel Inside. Normalnie ramy są jeszcze. Patrzcie ile ramu, ile to jest ramu? Jak myślicie, to powiedzcie, ile to może być ramu? Dzień dobry. Lecimy z tym tematem dalej normalnie. Zabieramy komputer. No nie pada. Tam otwarte też widzę. Ja komputer normalnie znalazłem sobie. Normalnie cały komputer. Dawaj to normalnie. Naciągamy. Co tam jest? Dawaj, ciągamy to normalnie. Tutaj. Poście tam. Bieri, pościel? Nie chcę pani pościeli? Koty też nawet. Co w tej kotysie? Co to jest? Dresy? Nie, kurtka. Intenso. Fajna kurtka Intenso ludzi. Patrzcie, dobra kurta Intenso. Ja ją normalnie Bieri. Intenso Bieri. Tego nie Bieri. Coś tu jest ciekawego, buciki. Co tam może być? Ale ładnie spakowany. Ładnie przygotowany dla nas. Od razu zaglądacie ze mną na żywce, co się dzieje. Kurteczka Intenso Bieri. Ale muszę coś spakować ładnie, przecież to jest najwyższej jakości to. Bierzemy to. Lecimy dalej normalnie. Torba pasażerska. Takie osiedle. Takie. To trzeba biegać, rozumiecie? Jak nie biegacie, to nie będziecie mieć skarbów, fantów, czy jak tam nazwę. Kto preferuje. Patrzcie, fajna normalnie. Fajna torba, transport trochę dalej. W środku jeszcze jest niespodzianka. To taka ta trochę niespodzianka. Słuchajcie. Ja mam tą niespodziankę zostawił. Dobra, potem to zostawił. Bieli wszystko na razie. Na transport to na razie mi. I normalnie Bieli to wszystko. Bieli co? Bieli co? Jedzie! Jadą śledzie normalnie! Widzieliście takich hasiok normalnie? Ta liczbowa lotto się zniszczyła. Kurczę, chciałem wam pokazać. Normalnie kuleczki były i można było obstawiać cyferki. Masakra!
No dobra, dobra. A co my tu mamy jechać o kurę? Coś będzie? Widzę, co wam powiem, ale fajnie, przyjemnie tutaj. Wow, ty, patrzcie, deska snowboardowa cała. O kurka wodna. Cała deska snowboardowa, ale jadka, bez trzymanki. Patrzcie, cała deska snowboardowa. Właśnie, bieli od razu ją. Na snowboard lecimy. Patrzcie, FC. FC 161. Normalnie Simsa. Ona jest dobra? Powiedzcie, czy ona jest dobra? No wygląda na fajną. Ale ona może być kolekcjonerska. Czyli zobaczmy, czy ona czasami jest. Ta deska do snowboardu kolekcjonerska. Masakra miejscowa. Od razu komisyjnie sprawdzimy, no nie? Patrzcie, fajne mogą być tam rzeczy. Jak coś będzie, to się z wami tutaj od razu. Może płaszcze i na złomu. Złom? Złom ta lodowa. Taka miejscowa w ogóle ciekawa. Widzieliście, jak tu przyjemnie? Tu wywozili. Ale ta deska fajna, nie? Sam nie powiedzcie. Ciemno. Co to mi? Jurzeszki. Ładne miejscowa. Lecimy. Bieli tą deskę? Oczywiście, że bieli tą deskę. Normalnie. My już lecimy normalnie dalej. Ale fajny, fajny ten snowboard Simsa wam powiem. Elegancki, patrzcie, nic nie naszarpane. Otrawka. Elegancki po prostu. Elegancki normalnie. Że eleganckie znalezisko. Jak najbardziej bieli. Mam tu LCW jeansy. Co tam? Jakieś ciekawe puszeczki są? Ciekawe znaleziska dzisiaj? No po drugi raz idę już. A, ładny okaz normalnie, że tak powiem. Ja mam spodenki. Tylko czy dobre, czy nie? No w sumie w kroju są dobre, nie? Dobre by były normalnie w kroju. Tylko czy nie są podarte czasami? Normalnie bieli te spodenki. Bieli spodenki. Normalnie. Kremiki widzę, też są, wszystko jest, eleganckie. Jeśli zbieracie, to się ceni. Taka miejscowa i co oni to nam tutaj wyrzucili, co oni wyrzucili, tam patrzyłem, nic nie ma, ale tutaj zobaczcie, dla mnie to jest prawdziwa, dla mnie to jest prawdziwa uciecha, zobaczcie, od razu stoliczek, że można zrobić prezentację, patrzcie, to jest najważniejsze, kaczka szklana, normalnie patrzyłem, nie oparłem się temu, bo do tej pory widziałem tylko kaczki, kury, prawda, szklane, ale to jest PRL kaczka warta 300 zł, czy 200 nawet. Wiem, że parę lat temu była 200 zł już warta, ale to jest ta oryginalna kaczka z PRL-u. Patrzcie, piękność dosłownie, piękna. Piękna, piękne znalezisko. A tutaj w koszyku, nie ma nic, same takie szpargałki. Nie ma nawet monetki, ale ładny koszyk. Niewątpliwie. Bieli kaczuchę, bieli normalnie. Bieli koszyki, lecimy normalnie, lecimy. Lecimy. Piękne. Piękna kaczucha. Ładna. No i pełno potłuczonej porcelany, ale tutaj uratowałem. Uratowałem taki świeczniczek. Patrzcie, fajny świeczniczek, no nie? Taki świeczniczek wpada. Świetny, świetny, świetny. A resztę połamane, no nie? Takie też nawet, taka torta. Taka ta, wiecie co jest, od tego tortu, no nie? Tylko że pęknięta, ale fajny, fajny, fajny model. Dobra, bierzemy świeczniczek, kuraka. O, my już na bazie, no i co mogę wam w podsumowaniu powiedzieć? Czas najwyższy, żebym nie pił już kawy tej sypanej, prawda, tej rozpuszczalnej, tylko odpalił ten ekspres w końcu, bo przecież kawa z Kasioka też jest. Także kawa z Kasioka, mocne ziarna, grube. No i co? No i tu możemy no teraz korzystać z tej dobroci i patrzcie, jaka leci nam już kawka z pianką. Także, żeby tam się nie wylała ta pianka. No nie, bo piję ją już, normalnie wymieniłem parę wkładów, także ja ją już piję od dwóch dni gdzieś tak. Teraz spoczko, kawka jest do odebrania. Jak najbardziej jestem za tym ekspresem z Kasioka, prawda? Cały czas. O.
elegancko, z pianką. Także spoczko, kawka, zdróweczko. Wszystkich, którzy piją kawę, zapraszam na kawę. Śmietnikowe znalezisko, ale ja widziałem, że jest warte nawet około 2000. Także wyrzucają 2000 na śmietniki. We wcześniejszych odcinkach zobaczcie genezę znalezienia jego. No dobra, lecimy dalej. Zdrowie i kaweczka i lecimy. Kwiat was pozdrawia. Kwiatek was pozdrawia normalnie, z Hasioka. No i zdróweczko. Wszystkich zapraszam oczywiście na kawę do mnie. Gratis kawę. Będziemy pili Dalamir. Lecimy z tym tematem. Normalnie trzeba go podlać. Normalnie trzeba go podlać. I nie bójcie się, że się przelewa. Jak będzie mu się chciał pić, to powie znowu normalnie, powie znowu. Weź mu wlej jeszcze trochę tu z tej strony i z tej, prawda? Z każdej strony go trzeba podlewać. Bo mu tu sucho może być. Dobra, lecimy dalej. Także mój drogi, na zdrówko, ładnie, dobrze, elegancko. Tu żeberka się już pichcą, ekspres ze śmietnika wyłączony, wszystko ze śmietnika, na herbatę też ze śmietnika, kawę ze śmietnika, prawda, wszystko, kwiatuszki, no co, tu robimy już marchewkę sobie i będzie kurczak, prawda, kurczak z ziemniakami, z marchewką, no pewnie, no lecimy. Pamiętacie ten wazon z Hasioka? To jest jeden z moich ulubionych wazonów, najlepiej się go wyceniali, to jest podwójny taki wazon, nie? Także spoko, fajny wazon z Hasioka, wspomnienia starych znalezisk śmietnikowych, polecam poprzednie odcinki też. A tu lecimy z marchewką, normalnie lecimy z marchewką, lecimy z taką marchewką, bo będzie kurczak dla was specjalnie. Zapraszam na kurczaka, zapraszam na kawę, zapraszam na żeberka, no i co? No i gotujemy obiadek, zaraz będzie gotowy, rosół, tu jeszcze zrobiliśmy placki, makaronik, mleczko, surweczka, tu zaraz wjadą żebera. No i finalnie żebercia, tak to wygląda, finalnie jajeczko, jeszcze kawka, suróweczka z kapustki, placki ziemniaczane jeszcze. Narobiłem wam placków normalnie. Placki to mój trik firmowy, że tak powiem. Uwielbiam placki ziemniaczane, także takie placuszki. No i co? No i makaronik, rosół, rosołek i ziemniaczki normalnie. No, ziemniaki takie mogą być. Mam nadzieję, że wam się podoba. Smaka na raz zrobiłem i zapraszam, jak coś, na wszystko, kawy, obiadki, co byście chcieli. Zawsze ogłoszę, bo śmietnikowi artyści są jedną wielką rodziną, pamiętajcie. Lecimy z tym, ja już jem i nawet nie odpoczywam. Lecę od razu na Hasioki. Bo tu jest za mało miejsca chyba. Jest chyba za mało miejsca jeszcze, no nie? Można by jeszcze coś tutaj normalnie zrobić. Liczyłem gdzieś tak, to będzie już gdzieś 1,5 metra. Znalezisk śmietnikowych, prawda? Znalezisk śmietnikowych do, powiedzmy, że do kontaktów. Zawsze to do 1,5 metra może być jeszcze, no nie? Tak, znalezisk śmietnikowych przybywa. Kiedyś odblokujemy to wejście, normalnie będzie dobrze. Także mi się wydaje, że jeszcze do kontaktu jest miejsce, no nie? Do kontaktu jest miejsce, a można jeszcze tutaj do kontaktu dorzucić coś, nie ma problemu, prawda? Bo tutaj też na korytarzu chyba już lepiej, no nie? Bo metr, nie ma pół metra. No gdzieś metr będzie, no nie? Na korytarzu jest metr. Na korytarzu jest jeszcze miejsce.